Siemanko, witam wszystkiego serdecznie w kolejnym wideo. Tak, Wiedźmin 3. Wspaniała gra. Jest to jedna z fajniejszych gier, w które na razie udało mi się grać. Na koniec, młoda panno, pokażemy ci parę wiedźmińskich znaków. Zacznijmy jak od Gwen. Jestem przyjemna gierka. Jak widzicie, to jest odcinek drugi, czyli pierwszy już powinien być na necie. Jeśli nie jest, to niedługo będzie. Tak, wiedźmińską tarczą. Bum! Widzieliście? Nic się nie stało. A to było krytyczne. Critical. No dawaj. Rzuć Igni, Geralt. Aż polecą iskry. Dawaj, rzucę Igni. Nie, to w prawo. Nie, no to na pewno nie jest to, kto się nazywa Igni. Gdyby nie chronił mnie Quen, zająłbym się ogniem. Art, Geralt! No dalej! Nie no, bo wiesz, on wiecie, sorry, oni są tacy. Ach. Ach. Patrz. Syn. Rozkazujący. Kolejna akcji! Psia krew nie cierpię tego. No, dalej! Akcji potrafi zabrać. Jak wino. Pokaż jej, Geralt. Dawaj, Geralt, pokaż jej. Widzisz, Ciri? Choćbym chciał, nie mogę się teraz ruszyć. Rzuć petardą. Bez obaw, Ciri. Quen wytrzyma wybuch. No, bez obaw, Ciri. Nie martw się. Wujek Vesemir przeżyje wszystko. To jest taki Hulk, wersja gender. Albo, nie wiem, taki mini co ty Hulk. Wstań w miejscu, skalana na mnie. Ua, idziemy do świecącego miejsca. To jest coś z stylu tych, jak to się mówi. O, mam rzucać. To jest takie faz, nie? Taka faza po prostu, patrz. A jednak myślałem, że jest jakaś grawitacja. A jednak nie ma. Ua, trafienie. O! Okej. Dobra, starczy. Training wow. dowolny. No! Pokazałaś mu, dziewczyno. Ciri, złaś stamtąd. No. Ha, aż to mała diablica. Jak tylko wróci, wyczyści. Albo przynajmniej dwa razy więcej. Znalazłaś ten hełm? Ciri. No Ciri. Ciri. Wolna jest, co? Zabrakło ci mieczy do polerowania. On lubi szybkie numerki. Och. Coś tu ja odkryłem. Przecież tu nie było tej głowy. Ona ją odrobała. Jak to możliwe? Uuu, śnieg. Ciekawie to wygląda. Czekałem na ciebie, biały wilku. Nie! No to już wiadomo, co trzeba zrobić w grze. Skopać tyłek paru osobom. Już się obudziliśmy. Jak miło. No, co tam, kocie? 1272. Pamiętam to, jakby to było wczoraj. Nie. W porządku?
Miałem koszmar. O twojej dziewczynie. O czym? No. Długo bym mówić. Do świtu jeszcze chwila. Mamy czas. A nie, chcę mi się gadać. Bądźmy szczerzy. Zaczęło się w komnacie gościnnej Kermoren. Grzałem się w bani, a obok... Triss? Yennefer. Zabawne co? Nigdy jej tam przecież nie było, ale we śnie wszystko wydawało się prawdziwe. Tak. A suszyła ci o coś głowę? To rzeczywiście całkiem jak na jawie. Suszyła głowę i to iloma ręcznikami. I nie tylko głowę. No. Znajdziemy. Ja o to się martwię. Widziałeś jej ślady. Coś jej zagraża, a ja nie wiem co. Pędzi na złamanie karku przez bezdroża, pola bitew. Albo gdzieś jej się strasznie śpieszy. Albo przed czymś ucieka. Jak każda. W każdym razie w coś się wpakowało. Niechciany związek. Zdziwiłbym się, gdyby było inaczej. Tylko palce? Ona przecież zawsze pchała palce między drzwi. Tu dworskie intrygi, tam czarodziejskie spiski. Czego się spodziewałeś? Sam nie wiem, że jak już się spotkamy, oj, będzie Geralt, spokój, Geralt. Chociaż przez chwilę. Spokój? Z Yennefer. Powodzenia. No prawda. Poszedłem po Ciri. Razem ćwiczyliśmy. To były czasy. Mała. Mała diablica. Trenowałem dzieciaki, które były szybsze, silniejsze, ale żaden nie miał jej charakteru. No jak? Nie było szczęścia do zakończenia, prawda? Przepraszam, koszmarze. Nie. Pojawił się dziki gon. Rzucili się na Ciri. Ja nie mogłem się ruszyć, stałem jak słup. Nie. To tylko sen. Tak było coś głębszego. Jak na przykład... petardy. Właśnie, że nie tylko. Zawsze kiedy Ciri mi się śniło, coś było nie tak. Coś jej groziło. Nauczyliśmy ją, jak się bronić. Nie tak. Przed upiorami też. Już świta. Zaraz będzie jasno. Pora jechać. Napijmy się jakiegoś trunku. Chwila. Pokaż mi wreszcie ten list od Yennefer. Może przeoczyłeś jakąś wskazówkę? Nic nie przeoczyłem. Mieliśmy się spotkać w wierzbicy, ale w międzyczasie wojsko puściło wieś z dymem. Jedyne, co możemy zrobić, to jechać jej tropem, więc... Nie gadaj tyle, tylko dawaj list. A niech mnie... Nie, on tylko żartował. Rzeczywiście pachnie bzem i agrestem. Miałeś czytać. Dobry pachnie. Musimy się spotkać. Szybko. Wierzbica pod Wyziną. Chwileczkę. Faktycznie, nic, co by nas mogło nakierować. A o co chodzi z postscriptum? Wciąż mam jednorożca, wiesz którego. No, bądźmy szczerzy, z wujkiem. Zobaczmy, jak on to powie. Chodzi o wypchanego jednorożca, który służył nam czasem za łóżko w określonych sytuacjach. Czego ta młodzież nie myśli? Yennefer jest taka młoda. Wracając do tematu, jak myślisz, ile mamy straty do Yennefer? A jednak. 2-3 dni. Trop jest świeży. Gorzej, że prowadzi do gościńca, a tam pewnie podróżni już go zaczają. Podróżni latają w powietrzu. Nie, nie słyszę. Głuchę. Czekaj, słyszysz? Głuchę. Słyszę i czuję. O, przyjaciele. Tak, więc mieszkańcy kontynentu Koligel nie mają łatwego życia. Nie wiedzieć, że wokół panuje wojna, to jeszcze wszędzie aż roi się od potworów. Potwory mają na głowie srebrne paski, co oznacza, że należy z nimi walczyć srebrnym mieczem. Cwany. Geralt uderza. Więc tak, teraz się kończy odcinek i dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wytrwaliście do końca i że wam się podobało. Trzymajcie się, pa!